Tutaj odpowiadając na wasze pytanie, czy będzie zmiana krupiera, właśnie widzieliśmy ją, a była też bardzo sympatyczna wymiana zdań od panów. Po kolejnym przestoju będziemy wdzięczni za lajki, bo jest nas ponad 1000, na innych transmisjach jest jeszcze więcej, więc liczymy, że tutaj nas słuchacie na YouTubie, na naszym kanale i subskrybujecie z dzwoneczkiem. Jutro będziemy świadkami rewanżu, a dzisiaj się jeszcze skupiamy na tej walce. Blindy ponownie 100-200, więc są wycofane do stanu początkowego, żeby gracze tutaj mogli się jak największymi umiejętnościami wykazać. Tak, i tutaj gracze też tłumaczą Kupyrowi, jak dokładnie przebiega ta rozgrywka. Gonzip ponownie pyta o donate'a, no to już jakoś byśmy się musieli prywatnie dogadać, ale ja zawsze bardzo chętnie przyjmuję wsparcie finansowe. Czy można jeść kiełbasę przy stole? Pyta tutaj na czacie Rider of Blood. Myślę, że nie ma takiego zakazu, aczkolwiek są rzeczy, które nie są mile widziane, żeby... Masz na asie? Co? Masz na asie? Nie, a ty? Ja też nie. Tutaj słyszymy, że panowie mocno się chcą wypytać, co mają, a obaj trafili dzięki tej trójce mega mocny układ. Don Kasjo ma straighta, Amadeusz ma 3 trójki, czyli raczej zapowiada się, że tutaj duża szansa, że Don Kasjo wyrówna stan pojedynku. Mateusz, dziękujemy za wsparcie. Tak, Achilles jest 1-0 dla Mateusza w tym momencie. XYZ też cię pozdrawiam. Tymczasem patrzymy, że raczej dojdzie do all-inów. Jak cię zjem na rybę. Bez różnicy. Ale jak prawdziwy cygan, nie? Kurwa. Kurwa, taki zegarek tu. Łowy. Kieta z kastorami, kurwa. Modeusz. Kol. Masz trita? Tak? Może jeszcze full nie robię. Może jakiś ból? Nie, nie. As. Seta to. Seta? As. No, full. Kurwa mać. Wygrałem. Jak głupi to masz szczęście, co? Cały czas kurwa. Ale jeszcze nie wygrałem. Nie, no ja jeszcze full. Ale nie wygrałem. No ale wiesz, to żetony, ale jeszcze... Nie, bo jest 3, już jest 2. Nie 2, no bo ja mam więcej żetonów na razie. Tutaj Amadeusz myślał, że już pokonał w kolejnym secie przeciwnika, ale Kasjo miał więcej żetonów, czyli jeszcze mu zostanie 5000, ale tu widać bardzo szczęśliwie Amadeusz uniknął porażki, ale tak to bywa w pokerze. I na dosyć mocną przewagę z kolei znowu wychodzi Amadeusz. Grają do 3 wygranych setów, tak jak w siatkówce. I na pytanie, po co Amadeuszowi ten papieros, no to trzyma go tak. Często znani pokerzyści typu Sami Farcha tak sobie wzmacniali swój wizerunek. Może niektórym to pomaga, lepiej się czują w ten sposób. A wam przypominam i będziemy wdzięczni, bo liczba widzów znowu tutaj się zwiększyła. Dziękuję, że jesteście z nami na tym kanale. Subskrypcje z dzwoneczkiem, lajki przede wszystkim, że przekazujcie tą transmisję. Ja tutaj już przepraszam i pozdrawiam Kaktusinio, bo Radosław tutaj zaznaczył, że zapomniałem o nim. I pozdrawiam wielkiego Kaktusinio. Jest tutaj jedną nogą przy kolejnej porażce, bo ma 3 razy mniej żetonów od przeciwnika. Tutaj Kamilu już zaznaczaliśmy, że jak siedzi na YouTubie, to on nie widzi tego, co się dzieje na żywo. My widzimy wszystko z 30-minutowym opóźnieniem. Tak, ponownie dziękuję za lajki, bo zawsze jak o nich przypominam, mimo że nie chcę się upominać tak często, to dużo ich się pojawia, więc dziękujemy ponownie. My oglądamy, ja oglądam to samo co wy, jakby coś. I mamy znowu Olina właśnie od Dona Kasjo, As5 i dziesiątki Amadeusz. I do tego trafia jeszcze nie dość, że Don Kasjo nie trafił żadnego swojego autu, czyli z karty. A Amadeusz trafił tu fulla i już myślał, że zwycięży cały pojedynek. Ale jak widzicie jest 2-0 dla Amadeusza, więc można powiedzieć, że praktycznie z marszu, z tego co mówił dawno nie grał w pokera, a idzie mu tutaj wyśmienicie na razie. Troszeczkę szczęścia pomogło, ale widać też dużo umiejętności. Tutaj na pytanie, czy można zdobyć bluzę w jakiś inny sposób, to nawet na tym festiwalu mamy stoisko, gdzie właśnie jest rezydent Sztosa pomagany graczom i jest możliwość zakupienia bluz właśnie, czy jakichś edycji limitowanych, czy takich, które się będą powielać, więc zapraszamy na festiwal i na pewno można takową bluzę zdobyć. Piszcie też ewentualnie na kontaktach podanych do nas i tam zawsze możemy wam na takie pytania odpowiedzieć. Tutaj piszecie, że Don Kasjo nie w formie, jest możliwe też, że po prostu może nawet jest przemęczony, bo on tutaj, jak go widzimy w kasynie, on jest tu od kilku dni, to praktycznie w każdym turnieju bierze udział, osiąga też małe sukcesy, ale po prostu bardzo dużo gra, więc może jest zmęczony. Przyjemny głos mam według jednego z komentujących. Dziękuję. A Don Kasjo tymczasem podniósł bardzo mocny układ i Amadeusz czujnie się poddał. Nie, chyba Mirek w ogóle chyba jakiejkolwiek formy gier na pieniądze się nie oddala. Dziękuję za ponowne pomysły o donatach dla komentatora, bardzo miło to słyszeć. Juniorzy Battle nie pracuje nad tym, poza takim skupieniem na tym, żeby dość wyraźnie mówić, bo nie mam jakiegoś tam idealnie czystego głosu, zwłaszcza, że jest taki wojtkogolowy, ale liczę, że da się mnie słuchać, mimo że czasami zbyt często się odzywam. Dziękuję za pozdrowienia najlepszego komentatora, też również pozdrawiam. Achilles też cię lubię, dziękuję. Mateusz M. Te eventy odbywają się najczęściej co 2 miesiące. Teraz kolejny festiwal Sztos 7 będzie za miesiąc. 12 września rozpoczyna się w Rozwadowie. Można wygrać bilety na GG Poker, na Banana Poker. Linki, jak założyć konto i aktywować wszystko są pod transmisją podpięte. A tutaj widzimy... Ale, kurwa, nie można, wiesz, cały czas kurwa, wiesz, mieć głupi szczęście, nie? Ponownie jest szansa, że się skończy ten turniej i mamy flip, czyli 50% na 50 dla przeciwników. I jest szansa, że to Amadeusz wygra. Ja też przypominam, że na właśnie głównie na GG Poker i na Banana Poker są darmowe turnieje. Jak założycie konto dzisiaj nawet jest darmowy turniej, 40 biletów po $5,5, więc zachęcam was. Opłaca się naprawdę brać udział w tych zabawach, możecie wygrać. Kurwa, bo już bym naprawdę nie wierzył, nie? No tak, to jest taki w przybliżeniu flip, ale raczej bardzo blisko 50% do 50%. Oczywiście może być plus minus kilka procent różnicy, ale jest to skrót myślowy. I mamy 2-1 dla Amadeusza, czyli Don Kasjo wstaje z kolan i nie składa tak łatwo jeszcze tutaj broni. Zobaczymy jak to będzie dalej.